I tylko będzie za chwilę będzie Jakubiak z takim upieczonym buraczkiem. Tym razem w celu rozwijania swoich rolniczych umiejętności udałem się na Lubelszczyznę, a dokładnie to w okolice Zamościa. Tą małą wioskę zamieszkują dwie wyjątkowo młode rolniczki. Podobno mają dla mnie jakieś ciekawe zajęcia, w związku z czym lecę ich poszukać. W dzisiejszym odcinku poznam Marlenę i Weronikę. Są to siostry, które na swoich social mediach lubią opowiadać o tym, jak się żyje na roli. Dziewczyny mają dla mnie dosyć śmieszne zadanie. Mam im umyć traktory. Później rzucą wyzwanie, abym chodził po gwoździach, a ja w zamian za to przygotuję im przepysznego miejsko-wiejskiego wege burgera. Zobaczmy tylko, kto dzisiaj do nas przyjedzie. Zobacz, jak zakładam maseczkę. Na nosek. Na nosek. Za uszy. Za uszy. W COVID-zie powinien wiedzieć, jak się zakłada maseczkę. Chyba nie tak. Nie napracował się w innych gospodarstwach, chyba trzeba mu pokazać, jak się pracuje u nas, co? U nas się napracuje. No, dawaj, wymienimy akurat jedną część, póki go nie ma. Kotek nam przyszedł pomagać. Patrzcie, wiedziałam, że on przyjdzie. Wiesz, tam jest klucz, 13. I wymieniamy. O, to nie jest takie proste. Za mała urosłam. O, cześć dziewczyny, tu jesteście. O, akurat dobrze trafiłeś, pomożesz mi. Ciekawie szukam was ciebie. Po całej wsi. Po całej wsi? Cześć, Marlena. Cześć, Tomek. Trochę niecodzienny widok. Dwie młode dziewczyny naprawiające kombajn. Niecodzienny? Ja się nie spotkałem jeszcze przynajmniej. A trochę po tych wsiach już pojeździłem. To widzisz, masz okazję. Skąd u was w ogóle tyle tej pasji do tego? Bo oglądałem waszego YouTube'a. No. I tam naprawdę sporo się można dowiedzieć, sporo nauczyć. I jak kosić zboże, jak jeździć traktorem, kombajnem. Mnóstwo innych rzeczy, które się robi na roli, tam pokazujecie. No my jesteśmy od dziecka tutaj, rodzice nas wykształcili, w to rolnictwo wciągnęli, więc o to jesteśmy. No tak, ale ten pomysł na te życie influencera, jejku, ile to rzeczy się mogę na tym wsi nauczyć teraz. No. Czym ogólnie się zajmujecie na no, roli? No my tak naprawdę to pomagamy rodzicom w gospodarstwie. A uprawiacie jakieś warzywa, coś? Tak, mamy buraka ćwikłowego, marchew. No i zboża, dlatego w ogóle kombaj, prawda? No. To jak znajdujecie czas w takim razie? Trzeba dobrze gospodarować czasem. No ale ja wiem, ile zajmują media społecznościowe, ile to jest po prostu roboty, bo próbuję sam to robić jakoś i no jak to robię, to nie mam czasu na nic innego. To... Trzeba umieć gospodarować czasem, jeszcze raz mówię, no akurat jakoś to wychodzi na razie. A może to, że jesteście we dwie, to wam łatwiej? Może i tak. Może i to. Jeszcze jedno widzę, tam tak, brakuje. Tak. O, to już łatwiej, niżej trochę, nie? Pyk. No i to jest tak zwana pomocna dłoń. Dziewczyny, tutaj już naprawione, o was już też sporo dowiedziałem, tak? Co dalej robimy? Idziemy myć ciągnik, u nas popadało, ciągnik mamy w błocie, akurat jeden specjalnie dla ciebie. Ja zawsze chciałem mieć myjkę, o, więc chętnie umyję ten ciągnik, gdzie on jest? Dobra, to zaraz przyjedę. A, jedziesz po ciągnik? No, także szykujemy. Tak trochę się poczułem, jakby mnie ktoś bokserki normalnie ściągnął do kolan. Dwie dziewczyny na roli, ja jedyny facet, jedna pojechała po traktor, druga poszła wodę podłączyć, a ja stoję. Głupek przy tym kombajnie. Czekam na robotę. Tak jeszcze nie było. Długo mam jeszcze czekać? Przepraszam, tutaj z całym sprzętem na ciebie? Podstawiłam ci już ciągnik. I teraz także... rozumiem, że to podłączamy. To nie, jest to... nie, nie, jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Czym umyjesz? No jak to czym? Tym, to mam, to mam no, czas. To ja mam ci ro... Mi się ręka ślizga na tym. Mam za wielki bochen i nie mogę go tu włożyć. Tak właśnie siadają programy. Tak. Z bajak. Tak siada Jakubiak przy beczce. 300 odcinków nagrałem programów w swoim życiu i na 301 się wyłożyłem na bańce z płynem. Podaj się. Tak, to zostanie za nada. Przygotowanie. Patrz, poszedł na cwańcyka. Tak, to się flaszka otwiera. Masz jeszcze jedną szansę. Nie ma opcji. No jak nie ma opcji? A może no coś ci tu nie pasuje, nie no wiem. No pokaż, jak to się robi. Naprawdę? Paniaro. No jak? Ja no czekam. Patrz, jest tu takie coś. O, patrz. To i patrz. No widzisz. Także teraz wystarczy to włączyć i żartowałam. Co nie? No to masz! Jana! No co, będziesz czyściejszy. Samochód myłeś? No.
No to i ciągnik umyjesz. Tak jest czysta woda? To najlepsze zadanie, jakie mogłem dostać. Kocham myć samochody ponad wszystko, a traktory to już dopiero jazda. Jak? No mucha nie siada, prawie jakby z fabryki wyjechał dosłownie. No to dobrze, no dobrze. Czyli co teraz robimy? Teraz jedziemy się polansować. A to ja poczekaj, się pójdę tylko przebrać, bo jak się no, mam lansować, idź, to już w czystych ciuszkach. To się polansujesz? Of all the famous bandits in the west of yesterday, the greatest was a man of high degree. The fastest gun in Tucson, Abilene, Monterey, was Jesse James the bandit, bold and free. So ride, ride. Tak się dziewczyny ze mnie jaja robią. Lans miał być lans. Niech tylko przyjadą do mnie do miasta. A więc to są te twoje hektary buraków ćwikłowych. Tak. Dobra partia jesteś, ci powiem. Powiedz, burak ten ćwikłowy, to jest taki burak, który na co dzień myjemy, kupujemy go w sklepach, po to go uprawiacie? Ta odmiana buraczków, które ty widzisz na polu, one są bardziej przystosowane na wykorzystanie w kwestii na soki, barwniki, ponieważ zawierają dużą ilość betamin, czyli barwnika tego, co jest w buraczku. Powiem ci, że chyba pogoda nam się troszeczkę psuje. Daj mi szybko jakieś trzy duże buraki, bo ja mimo wszystko je wykorzystam dzisiaj w kuchni. Zrobię... Chyba na tego pola trzeba się spieszyć. Za chwilę będzie Jakubiak z takim upieczonym buraczkiem. Burak to jedno z moich ulubionych warzyw. Słodziutki, treściwy i intensywny w smaku. To właśnie burak dziś będzie podstawą mojego przepysznego miejsko-wiejskiego wege burgera. Mam nadzieję, że mój miejsko-wiejski wegeburger posmakuje dziewczynom, bo w końcu ja bym chciał jakoś takim dziąchom zaimponować. Oczywiście podstawą mojego pysznego burgera będzie ten oto słodziutki, czerwony, pełen uroku i smaku buraczek. Potrzebuję go drobno pokroić i zmiksować z pozostałymi warzywami. Buraczki wcześniej upiekłem i one podczas pieczenia oczywiście puściły ten swój cudowny soczek, którego też tutaj dodam całkiem sporo. Chodzi mi o to, żeby ten hamburger był naprawdę mocno burakowy. Do buraka dodam jeszcze równie uroczej i słodkiej marchewki. Żeby mój farsz na burgery się dobrze lepił, dodam jeszcze tych pięknych, złocistych kuleczek, czyli ciecierzycy. One nadadzą takiego naturalnego, warzywnego kleju. I teraz zaczną się dziać czary. Te małe, zielone wariatki spowodują, że ten słodki burak i ta słodka marchewka staną się bardziej orzeźwiające i lekko kwaśne. Jest słodko, jest kwaśno. Uważam, że troszeczkę muszę nadać teraz takiego mocnego charakteru, czyli dodam papryczki chili i jeszcze trochę oliwy. Warzywa są dosyć suche, oliwa tutaj się naprawdę przyda, ten hamburger będzie bardziej soczysty. No i oczywiście sezam, który moim zdaniem idealnie pasuje właśnie do buraka. Te malutkie ziarna potrafią naprawdę sprawić wiele radości w każdym daniu. Pozostało już tylko doprawić solą, pieprzem i całość mogę zmiksować. Wy wiecie, że ja bez kolendy żyć nie potrafię, dlatego muszę koniecznie ją dodać. Nie dałem jej wcześniej, nie chciałem, żeby ona była zmiksowana. Chciałem, żeby były widoczne po prostu kawałki posiekanego świeżego zioła. Teraz trzeba sprawić, że moje hamburgery podczas smażenia się nie rozpadną, czyli muszę dodać jajek. Ale to już niesamowicie tutaj wygląda, po prostu miska pełna smaków, aromatów i przede wszystkim radości, no bo ten kolor aż cieszy. Jeszcze trochę mąki, żeby wszystko razem skleić. Farsz na burgery mam już wyrobiony, będę je teraz smażył na dużej ilości oleju. Pokażę wam teraz fajną sztuczkę. Tutaj mam miskę z wodą, w której dokładnie zamoczę ręce. Dzięki temu będę mógł spokojnie uformować burgera i on mi się nie przylepi do ręki. I burgera czas smażyć. Jeszcze troszkę na patelni go rozłożę, żeby był większy w swojej objętości. No i czekam, muszę teraz poczekać, aż się ładnie przyrumieni, aż stanie się chrupiący i zajmę się smażeniem kolejnych dwóch, no bo w końcu we trójkę sobie dzisiaj pojemy.
Słuchajcie, jak to niesamowicie pachnie. Po prostu te buraki z tą marchewką podczas smażenia dały taki aromat. Jeszcze ten sezam do tego wszystkiego doszedł. A jak one wyglądają przepięknie. Zajmę się dodatkami. Najważniejszy moim zdaniem w hamburgerze zawsze jest sos. Nienawidzę, kiedy hamburgery są suche. Sos przygotuję z jogurtu. Ser pleśniowy, ten śmierdziuch, który niezbyt uroczo wygląda, uważam, że idealnie się łączy właśnie z burakami. Zresztą wy wiecie, bo nieraz na pewno robiliście taką sałatkę właśnie z sera pleśniowego, orzechów i buraków. Ja chcę, żeby tego sera było tu naprawdę sporo. Jest ser pleśniowy, jest jogurt, oczywiście musi też pojawić się czosnek. Bez świeżych ziół oczywiście ja nie potrafię gotować. Tutaj dorzucę kilka liści bazylii. Jeszcze tylko pieprz, spora ilość soli. I mogę całość teraz zmiksować. Sos już się lekko zapienił i nabrał zielonkawego koloru. To też będzie nie tylko smakowe, ale i kolorystyczne, wizualne, idealne połączenie. Marchewkę za pomocą obieraczki poobieram teraz na takie przepiękne wióry. Do marchewki dodam teraz limonki. Chodzi o to, żeby ten słodki, dominujący smak trochę delikatnie zakwasić. Słonego smaku nada mi tutaj jasny sos sojowy, uwielbiam jego głęboki i wyrazisty smak. Do tego jeszcze odrobina sezamu i jeszcze coś zielonego w postaci świeżej kolendry. Zielony i pomarańczowy to przepiękna kumulacja wręcz takich mega intensywnych kolorów. I jeszcze jedno świeże zioło, które moim zdaniem genialnie też pasuje do tego dania. Mowa o świeżej mięcie. Uwielbiam takie proste połączenia smakowe, których podczas jedzenia mogą totalnie zaskoczyć. Chrupiąca marchewka, świeże zioła, ten sezam i ta orzeźwiająca limonka, po prostu totalna petarda. Ostatnie dodatki to świeży pomidor i jeszcze świeża, chrupiąca sałata, którą zdradzę wam w tajemnicy, zerwałem u dziewczyn z szklarni. Nie mogłem się oprzeć, uwielbiam świeżą sałatę. Pozostało mi już składać hamburgera, czyli delikatnie podsmażę bułeczkę, żeby była cieplutka, żeby to wszystko ze sobą współgrało. No i właściwie to już koniec tych dzisiejszych moich wegeczarów. Bułeczka się już pięknie przerumieniła. Pierwszego hamburgera mogę składać, ale jeszcze wrzucę sobie tą drugą bułkę. I teraz patrzcie, na spód kładę najpierw ser, żeby on się rozpuścił pod wpływem jeszcze tej ciepłej bułki. Ser zawsze powinien być lekko płynny. Na ser kładę teraz pomidora, a na to kawał wege burgera. I teraz dalej będę wciąż warzywami czarował mojego hamburgera. Ta pyszna, chrupiąca sałata, teraz marchewa. Marchewy nie będę żałował, ona orzeźwia całego burgera. Na to wszystko wyleję solidną porcję pysznego sosu jogurtowo-pleśniowego. Sosu nigdy za wiele, musi ociekać po brodzie podczas jedzenia. No i zamykam. Ach, mogę już wołać dziewczyny. Dziewczyny! Tak? Chodźcie, chodźcie. Gotowe? Ja tu normalnie z pierwszym hamburgerem czekam. Jednego już mam gotowego, bardzo proszę. Zaraz będzie drugi. O, no dobra, ja mam dobra, gotowego. To spróbuj pierwszy. No ja jestem ciekawa, czy to jest zjadliwe. No pewnie, że tak, jak może być niezjadliwe. Ach, zobacz, jak się goje. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeżeli ja to spróbuję, jeżeli ja to zjem, to ty stajesz na gwoździach. Jak to staje na gwoździach? No ja ci pokażę, jak to się robi. No to zawsze jakaś dziwna rzecz mnie czeka na końcu. No dobra, ale umawiam się, że najpierw próbujemy, a potem ja będę chodził po gwoździach. Dobra, to próbuj. Ale wy też. Jest pyszne. No i to mięsko twoje nawet? Wege mięsko. Mnie tam smakuje. Okej, to jeszcze pogryzie i idziemy na gwoździe. Na gwoździe. Naprawdę myślałaś, że wymięknę, ale rozumiem, że dałaś mi jakieś specjalne obuwie do chodzenia po... No tak, no nie narażałabym cię na takie bezpieczeństwo, także... No dobra, ile ten tego? No. O. O. Przyjemnie? Czekaj, wezmę dwa naraz. Patrz, co się dzieje. Kochana, ja na gwoździach to śpię, patrz. No nie wiem, tak szkoda, się bałeś nie masz na więcej. Początku. Bałem się, nie powiem, nie bałem się, nie będę twardziej nazgrywał. No. Owszem, no ale udało się. Tomku, wiemy, że dzisiaj spędziłeś z nami bardzo przyjemny dzień. Raczej. Jest to twój ostatni odcinek
wykonałeś wszystkie zadania poprawnie, zarówno w naszym gospodarstwie, jak i w innych. Także wręczamy Ci puchar mistrza samodzielności. Jesteś już naprawdę w pełni samodzielny, także trzymaj puchar. Dziękuję. Teraz już możesz zostać sam w polu. Dziękuję Ci bardzo. No i dobiegła końca moja krampowa przygoda na roli. Powiem tak, wiele się nauczyłem, wiele zdolności zdobyłem. Spokojnie, na wioskę się już mogę przeprowadzić. Down by the river I fall and I'm trying to catch my breath. Down by the river I fall and I'm trying to catch my breath.